Ciężko pracować trzeba, na kawałek chleba, to wiadomo od dawna. Na ten razowy chleb, wypiekany w piekarniach Tadeusza Harciarka, codziennie już od 20 lat pracuje kilkanaście par rąk. Dokładna receptura tego chleba to rodzinna tajemnica, choć jej rąbka uchylono zaufanym pracownikom. Gdy już bochenki są wyrośnięte i uformowane, trafiają do pieca, ale nie takiego zwyczajnego. To tradycyjny ceramiczny piec. Pracuje przy nim trzech piekarzy. W pierwszych dwóch komorach pieca chleb rośnie i zyskuje skórkę. W kolejnych dwóch miękkiż właściwy i piękny złoty kolor. Naraz w tym piecu mieści się 240 bochenków, a w sumie dziennie we wszystkich piekarniach wypieka się ich ponad 2,5 tysiąca. Chrupiąca skórka, miękkie, delikatne i puszyste ciasto. Jeszcze ciepła, posmarowana masłem kromka to istne niebo w gębie. Nic dziwnego, że wszystkie razowe chlebki sprzedają się niczym ciepłe bułeczki. A teraz zasłużyły na opolską markę.